Siemano wszystkim, witamy was na naszej pierwszej zasiadce w tym roku. Niestety miała się odbyć na innym łowisku, chcieliśmy to łowisko wam pokazać, ale się nie udało. Przepadło nam w kwietniu. Dwie zasiadki miały być, bo wiadomo co się dzieje. Dlatego widzimy się tu, dzisiaj widzimy, na naszej słynnej starej wodzie, którą mamy na miejscu, więc na szybkiego wyjechaliśmy po prostu po pracy. Siedzimy do niedzieli, mamy teraz piątek wieczór, porozkładaliśmy się. Zestawy wywiezione. Tak, zestawy żeśmy powywozili. Czekamy na branie. Witamy wszystkich naszych stałych widzów, nowych, bo na pewno to nowe osoby oglądają, więc zapraszamy od razu do subskrypcji. Będzie w tym sezonie kilka nowych wód. Nowych wód, dokładnie. Mamy fajne zasiadki na kilku nowych wodach. Jedną zasiadkę, no tygodniową. Tygodniową zasiadkę. Gdzie na razie nie zdradzamy. Nie zdradzamy gdzie. Wyjdzie. I chyba tyle. I czekamy i będziemy relacjonować na bieżąco, co się będzie działo. Także do za chwilę. Pierwszy w tym sezonie karp. Po całej nocy, w nocy niestety się nic nie wydarzyło, ani u mnie, ani u Grześka. I teraz taki piękny budzik w godzinie 8 rano. Super. Thank you.
mamy końcówkę drugiego dnia, czyli sobota, wieczór się robi, słoneczko zachodzi. Przez cały dzień nie było ani jednego brania, więc przewozimy teraz na wieczór. Ja jedną miejscówkę jednej wędki zmieniam, dam ją troszkę płycej. Reszta zostaje bez zmian. I zobaczymy teraz, co się okaże tej ostatniej nocy. I teraz powinno zejść na 2,7. I tu właśnie kładziemy. Zestaw poszedł. Sobie tu centralnie nad niego nadsypiemy. Elegancko. Śliczny zachód słońca się robi. Dobra, wracam do brzegu i czekamy na rybkę. Siemaneczko. Ponownie. Jesteśmy po ostatniej nocy, czyli mamy teraz niedzielę rano. Grzesiek tej nocy dołowił karpia. Jednego. Tak, nieduży, zaraz go pokażemy. Udało się w końcu coś. U mnie cisza od tamtego poranka. Nic się nie działo. Całkowicie nie. Wczoraj całki dzień nic, cisza, ani nic. Ogólnie bardzo słabo coś słabo. Brania. Prawdopodobnie karpo się wtarło. No, a nawet widać go pod drugą stroną. Pod drugą stroną ja się... Że on się tam przycina krzę. Zresztą siedzi też druga ekipa na innym łowisku. Jest podobna sytuacja. Posłuchaj, tylko nic cisza. Tak samo. Jakieś tam sporadyczne brania. Jedno, może dwa, przez 3-4 doby. I widać, że ten karp też gdzieś chodzi przy tych trzcinach. No ale to wiadomo, nie ma się co tłumaczyć. I tak nie było najgorzej. Są na razie dwa karpie, jeszcze nic nie mówimy, bo jeszcze posiedzimy. Posiedzimy się dwoje. Więc może coś jeszcze dołowimy. No, chyba tyle. No, zmienia się troszkę pogoda. Już nie będzie takiego słońca, idą chmury. Jeszcze tego na razie nie wiem, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Jest tafelka tutaj, chmury. Coś się zachmurzy, może się zmieni pogoda. Może jeszcze coś się wydarzy. No i tyle, zaraz wam pokażemy tego karpia, Grześka. No i czekamy dalej. Pierwszy karpi w tym sezonie. Może nie duży, ale cieszy. Kończymy. Koniec zasiadki. Mamy niedziela po południu, od rana się już nic nie wydarzyło. Tak, widzieliście po tym karpiu Grześka. No i tyle, kończymy. Nowych widzów zapraszam, bo na pewno są. Zapraszam do subskrypcji, bo będzie kilka fajnych filmów z nowych łowisk w tym sezonie. Link też pod filmem macie do Instagrama, do Facebooka. Tam też jest zawsze jakaś relacja, więc wbijajcie. I tyle, my się żegnamy. Tyle na tym wyjeździe. Myślę, łapkę, że się podobało. Tak się jest. Podobało. Jak się podoba, łapeczka w górę. Jakiś komentarzyk możecie napisać. Zawsze coś odpisujemy. Tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.